Witam. Dziś będę mówić o Hendigo. Z racji tego, że wiele z Was uważa, że Hendigo to jest jakaś wyższa szkoła jazdy i coś, co jest bardzo skomplikowane i trudne do zrobienia. Więc ja Wam po prostu pokażę, to nie będę tutaj mieszać przed Wami, ale powiem Wam mniej więcej, jak to wygląda i omówię pokrótce problemy, jakie możecie napotkać. Więc tak, Hendigo to nie jest hennowanie dwuetapowe, to jest po prostu zmieszanie dwóch barwników, henny i indygo, żeby uzyskać brąz. Te brązowe henny, które widzicie w sklepach, to już jest pomieszane Hendigo dla Was w jednym pudełku, w którym właśnie znajduje się i indygo, i henna. I z nimi problem jest taki, u niektórych ludzi bardzo fajnie sprawdzają, ja nie mówię, że u wszystkich, ale jeśli na przykład macie włosy oporne na indygo, albo jeśli macie siwki, albo jeśli na przykład mocno rozjaśniałyście swoje włosy wcześniej, zanim nałożycie na nie takie gotowe Hendigo, to Hendigo po prostu może nie złapać. Może złapać na rudo, albo mogą być nawet zielenie, szczególnie na siwkach i na mocno rozjaśnionych włosach. Dlatego ja myślę, że robienie Hendigo samemu jest po prostu bezpieczniejszą opcją. Dlaczego? Dlatego, że jak kręcicie je sami, możecie henna odstawić i ona wtedy wydzieli barwnik. Po prostu całość jest wtedy mocniejsza, ma mocniejszą podstawę. Czego nie możecie zrobić z mieszanką, bo w mieszance macie indygo. Jeśli ją odstawicie, zabijecie indygo. A tego też nie chcemy, bo włosy po prostu będą rude. No dobrze, więc tak. Do Hendigo potrzebujecie tak naprawdę dwóch składników henny. Henne możecie sobie dobrać, jaką Wam się podoba. Zaraz je pokrótce Wam omówię. I do henny potrzebujecie indygo. Moje indygo przyjechało z Indii i jest tutaj troszkę schowane. Indygo wygląda tak, jest zielone jak zielony groszek. Więc sprawa jest bardzo prosta. Bierzecie henne, nie indygo, tylko henne. Rozrabiacie je na pastę, zakwaszając, dobierając sobie jakiś kwaśny dodatek. To może być na przykład amla albo aronia na zimne brązy, albo na przykład jabłko, sok z jabłka na cieplejsze brązy, delikatniejsze, bardziej naturalne. Odstawiacie tą hennę i odstawcie ją porządnie, żeby to po prostu miało sens, żeby henna się dobrze wydzieliła. Dobrze jest robić test na skórze tutaj, ja w tym miejscu zawsze robię, albo gdzieś tutaj, bo najlepiej henna łapie. Jeśli zostawia Wam taki pomarańczowy, porządny ślad po zostawieniu takiej kapki henny tutaj na minutkę, dwie, no to jest gotowa, to można nakładać na głowę. Tylko Wy nie nakładacie tego na głowę, Wy wtedy bierzecie Wasze indygo w odpowiedniej proporcji, dosypujecie do tej henny, mieszacie, możecie sobie dodać troszeczkę jakiejś cieczy, jeśli pasta zrobiła się za gęsta. No bo jak dorzucicie bardzo dużo indygo, tak się właśnie wydarzy. Podgrzewacie leciutko i wtedy na głowę. I to jest cała filozofia. Mieszanie henny z indygo nie jest wcale skomplikowane. Trzeba tylko pamiętać, że hennę się odstawia i należy ją odstawić, należy ją zakwasić, indygo nie. Indygo umiera po 2-3 godzinach od rozrobienia, więc ten czas trzeba maksymalnie skrócić tak, żeby ono aktywne było na Waszej głowie jak najdłużej. No i tyle, to jest cała filozofia, to nie jest naprawdę skomplikowane. To teraz spróbuję Wam trochę rozszerzyć temat o różne henny, jakie możecie sobie wybrać pod Hendigo, bo indygo zawsze jest takie samo, indygo jest niebieskie, czarne i niezależnie od tego, skąd pochodzi i jakiej jest firmy, byleby tylko było dobrej jakości i świeże, to jest jedyne, co Was interesuje. W przypadku henny sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, to znaczy możecie użyć jakiejkolwiek henny, ale jeśli byście chciały troszeczkę kontrolować kolor i jakiś zamierzony rezultat uzyskać, to ja proponuję przemyśleć, jaką hennę używacie. Henny mają różne kolory, w zależności od tego, skąd pochodzą. Pewnie już większość Was wie, że pewne henny są naturalnie czerwone, inne są naturalnie rude. Jeśli użyjecie tej naturalnie rudej henny, możecie liczyć na bardziej takie naturalne, kasztanowe brązy z jakimiś refleksami. Z czerwonej prawdopodobnie będą wychodzić jakiegoś rodzaju brązy czekoladowe, prawdopodobnie zimniejsze, z czerwonymi refleksami. Jeśli chodzi o te rude, to najjaśniejsza henna, jaką znam, to jest henna marokańska. To jest akurat Sahara Tazarin, moja ukochana.
ale każda marokańska henna ma takie właściwości. Ona jest po prostu bardzo, bardzo ruda, nie ma w niej w ogóle czerwieni. I myślę, że z takiej henny możecie kręcić szczególnie jasne brązy. One będą ciepłe, ale będą ładne, będą naturalne i delikatne. Więc jeśli taki brąz Was interesuje, to marokańska henna. Jeśli chcecie mocniejszy kolor, taki bardziej nasycony, ciemniejszy, to warto się zaopatrzyć w hennę z Indii. To jest henna z pola henny z tego roku, indyjska. Ona też jest ruda, mimo że zwykle henna indyjska jest czerwona. Po prostu pogoda tutaj zrobiła nam miłą niespodziankę. Jeśli byście znaleźli hennę z Indii z tamtego roku albo jeszcze roku wcześniej, może już trochę troszeczkę nieświeża, więc to barwienie może być delikatniejsze niż było kiedyś. Te henny były zawsze czerwone. Więc musicie uważać, bo pogoda sprawia czasami kłopoty. No i jeśli na przykład nie chce Wam się bawić w zakwaszanie henny do podhandigo i chcecie zimny brąz, można się zaopatrzyć w hennę tak jak ta, która już jest pomieszana z amą. Wystarczy ją tylko zmieszać z cieczą i odstawić. Takie mieszanki znajdziecie też w Swati, w Orientanie. Interesuje Was henna i amla. Tutaj jest jeszcze jakiś inny składnik, ale to niespecjalnie będzie wpływał na kolor, bo ta henna jest ruda, ja ją próbowałam. Z tym, że patrzcie na skład, tak? Musi być henna i amla. Patrzcie, żeby tam nie było jakichś innych dziwnych ziół, które mogą jakoś zafałszować Wam rezultat. No i henny czerwone, ja niestety nie mam żadnej na stanie, tak jak ten Mumtaz czy Baniaras, no i Orientana też jest bardzo czerwona, w tej wersji czystej, sama henna, patrzcie na skład. Z tego będziecie mieli takie ciemniejsze, głębsze brązy. Więc warto pomyśleć najpierw, w co celujecie i dobrać sobie henna tak, żeby te kolory jak ze sobą współgrały. No i teraz zabieramy się za proporcje. Ja Was zawsze uczulam, pamiętajcie przy farbowaniu henną, jeśli wejdziecie w ciemne rejony, to już nie ma odwrotu, szczególnie jeśli w mieszance będzie indygo, bo rozjaśnianie indygo kończy się zielenią. Więc jak zawsze z każdym hennowaniem ja Wam polecam po prostu spokojną, metodyczne podejście i zaczynanie od jak najjaśniejszych mieszanek. Wiele osób zaczyna na przykład z hendigo pół na pół. Pół na pół henna z indygo to jest prawie czarny. Nie zaczynajcie od tak ciemnej mieszanki. Ja myślę, że w ogóle większość brązów jest do uzyskania samą henną, ale tutaj nie będę się bardziej rozwodzić na ten temat. Zacznijcie od henny z odrobinką indygo na pierwszy raz. Będzie za rudo, następnym razem dodacie więcej. Powoli dochodźcie do tego koloru, o który walczycie, bo jeśli przesadzicie z ilością indygo, to już nie da rady wrócić, tam można próbować jakimiś olejami kokosowymi albo borasolem. No ale naprawdę chcecie to robić, lepiej po prostu podejść do tego z głową i po prostu powolutku budować sobie ten kolor. Tak, brązy z henny zawsze będą miały jakieś rude refleksy, czy o ile nie będą bardzo ciemne, bo te bardzo ciemne to już te refleksy raczej tracą. Ale to jeszcze nie jest jakiś koniec świata, a może się okazać, że właśnie taki kolor Wam się podoba, więc dajcie sobie czas i spokojnie, powoli, po trochu, bez żadnego szarpania się. Pamiętajcie, że henna można nakładać chociażby codziennie, o ile oczywiście macie dobrze dobrane kwaśne dodatki, bo w przypadku na przykład tych mieszanek, gdzie macie już henne z amą w jednym pudełku, ja nie wiem, ile tam tej amli jest, ja wiem, że one bardzo wysuszają. Więc jeśli się boicie wysuszania i będziecie to robić powolutku, to może lepiej amle kupić osobno i samemu dosypać w odpowiedniej proporcji, zamiast dawać się na producenta. No ale niektórych amla nie wysusza, więc też nie ma co się tak strasznie bać.
Sok z aroni daje bardzo podobne rezultaty, ale no, jak Amla i nie wysusza, więc też warto go próbować. Ja tutaj pod spodem podlinkuję Wam listę dodatków z bloga, więc jeśli wpadniecie tam na jakiś pomysł, to po prostu spróbujcie. Myślę, że będzie ciekawie. No i jeszcze należało poruszyć tutaj temat trzymania Hendigo na głowie. Pamiętajcie, że indygo jest delikatniejsze niż henna. Henna to jest taki... ona po prostu ma bardzo dużo animuszu tam w środku, bardzo dużo, duże właściwości prawiące. Indygo jest delikatne. Indygo rozwija się praktycznie w momencie rozrobienia, rozbuchuje się gdzieś po pół godzinie, daje czadu przez godzinę, może dwie, a potem po prostu zdycha. A w tym samym czasie henna dopiero zaczyna tak naprawdę pokazywać pazurki, więc jeśli przetrzymacie Hendigo powyżej 2-3 godzin, możecie liczyć na to, że barwnik henny po prostu zdominuje barwnik indygo i zamiast jakiegoś ciemnego brązu wyjdzie Wam rudy. Nie przetrzymujcie, róbcie to powoli, kroczek po kroczku, aż traficie na ten kolor, który Was interesuje i wtedy tylko odrosty, ewentualnie jakiś delikatny gloss na długość i tyle. Jeszcze Was chciałam na coś uczulić. Pamiętajcie, że nakładanie na włosy indygo w postaci gotowej mieszanki brązowej czy własnoręcznie umiksowanego Hendigo to już jest droga bez odwrotu, jeśli byście kiedyś chcieli jaśniejsze włosy niż macie na głowie. Dopóki indygo się nie spłucze, a może się nigdy nie spłukać, bo to też się zdarza, i to zdarza się dość często, że złapie i koniec, to jest na mur beton, aż włosy odrosną. Indygo nie można rozjaśniać nawet o ton, dwa, bo daje poświatę zieloną. Nie słyszałam o sposobie, że można było to zrobić bez zieleni. Zieleń można łatwo wyeliminować, nakładając na to czystą hennę, więc ewentualnie z Hendigo, nawet ciemnego, można przejść na rudy. To jest bez większego problemu. Nakładanie czystej henny na zielone włosy po indygo daje bardzo fajny, naturalny brąz, ale na pewno nie można przejść na blond. Więc po prostu uważajcie i róbcie to z głową, dlatego wszystkim zawsze polecam spokojne i metodyczne podejście z przyciemnianiem powoli i stopniowo, bo nigdy nie wiadomo, czy będziecie się dobrze czuły w bardzo ciemnym kolorze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Hendigo. To naprawdę nie jest rocket science. Wystarczy pomieszać dwa składniki w odpowiednim czasie, w odpowiednich proporcjach. I tyle. Jak przygotować włosy do hennowania, każdy może sobie poczytać tam u mnie na blogu. I tyle. I się bawcie. I nie bójcie się jakoś specjalnie, że to jest zbyt skomplikowane, bo każdy, kto ma dwie ręce, jest w stanie to zrobić. To jest łatwiejsze niż robienie naleśników.